Temat rewolucji kubańskiej, jeśli chodzi o nasze kanały, jest aktualny, bo lada moment na światowej historii wystartuje zimna wojna. O Fidelu Castro i Che Guevarze słyszał chyba każdy, o rewolucji, o egzekucjach, ale nie każdy dokładnie wie, na czym polegały ich poglądy. No, komunizm, okej, ale tak dokładniej, jakie reformy wprowadzili i które z nich wyszły na plus, a które na minus. Zacznijmy od tych najmniej istotnych i będziemy kolejno podejmować temat coraz ważniejszych. Trzeba również pamiętać, że Kuba zaczęła popadać w poważny kryzys na początku lat 90., czyli kiedy Związek Radziecki już upadł i nie miał kto jej pomagać. Do tego czasu rubli było pod dostatkiem, więc kubański rząd nieźle sobie radził. Igrzyska Panamerykańskie. Na początku taki bardzo kosmetyczny i propagandowy zabieg. W 1991 roku Hawana została gospodarzem Igrzysk Panamerykańskich. Przed igrzyskami rząd zaangażował się w budowę stadionów i zakwaterowań dla sportowców. Castro przyznał, że igrzyska były bardzo drogie w organizacji, jednakże były dużym sukcesem Kuby. Zagraniczni dziennikarze spotykali się regularnie z tłumami skandującymi imię przywódcy. Kuba jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej był w stanie pokonać USA, jeśli chodzi o szczyt tabeli złotych medali. Był to wielki propagandowy sukces, bo nie dość, że Fidel Castro udowodnił, że jest w stanie zorganizować tak wielką imprezę, to jeszcze w niej pokonał swojego największego wroga, Stany Zjednoczone. Ekologia. Na początku lat 90. Fidel Castro prowadził ekologiczną kampanię skierowaną przeciwko marnotrawieniu zasobów naturalnych oraz globalnemu ociepleniu. O bycie podstawowym zagrożeniem dla światowej ekologii oskarżył oczywiście USA. Ekologiczna polityka jego rządu była bardzo skuteczna. Do 2006 roku Kuba była jedynym krajem na świecie, którego ślad ekologiczny wynosił mniej niż 1,8. Wskaźnik rozwoju społecznego w 2007 roku wynosił 0,8. Równocześnie stał się zwolennikiem ruchu antyglobalistycznego. Krytykował globalną hegemonię USA i nadmierną kontrolę międzynarodowych korporacji. Wtedy zaczęły pojawiać się głosy, że Kuba stała się bardziej kapitalistyczna i wolna gospodarczo niż niektóre zadeklarowane kapitalistyczne państwa. Według Castro w świecie rządzonym przez tę ideologię Kuba pozostała socjalistyczna, a zasad i celów tej ideologii będzie bronić do ostatniego atomu. Pomoc dla trzeciego świata. Fidel Castro z pasją zainteresował się problemem zadłużenia trzeciego świata. Zauważył, że trzeci świat nigdy nie ucieknie od długów zaciągniętych w bankach światowych i w rządach pierwszego świata. W roku 1985 Hawana była gospodarzem 5 międzynarodowych konferencji poświęconych problemowi długów na świecie. W listopadzie 1987 roku Castro spędzał dużo więcej czasu w pochłoniętej wojną domową Angolii. Wojska lewicowego rządu były zmuszane do odwrotu. Sam Castro przyznał później, że poświęcił wówczas więcej czasu Angolii niż Kubie. Gorbaczow wezwał do wynegocjowania zakończenia konfliktu, a w 1988 roku zorganizował rozmowy czterostronne między Związkiem Radzieckim, USA, Kubą i RPA. Mocarstwa zgodziły się, aby wszystkie obce wojska wycofały się z Angolii. Castro był rozgniewany podejściem Gorbaczowa, wierząc, że na rzecz odprężenia relacji z USA odstępuje on od wspierania ubogich narodów świata. Relacje ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki oficjalnie rozpadł się, gdy Borys Jelcyn zniósł komunistyczną partię Związku Radzieckiego i wprowadził w kraju kapitalistyczną demokrację wielopartyjną. Jelcyn pogardzał Castro i rozwinął z bazującej w Miami Narodową Kubańską Fundację Narodową. Castro w obliczu rozpadu ZSRR próbował polepszyć stosunki z krajami kapitalistycznymi. Witał na wyspie zachodnich polityków i inwestorów. Zaprzyjaźnił się z hiszpańskim politykiem prawicy Manuelem Fraga Irbarne i zainteresował się polityką Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. Uważał, że kubański socjalizm mógłby nauczyć się od Thatcheryzmu inicjatywy osobistej i spowodować wprowadzenie niskich podatków. Finansowanie ruchów wyzwoleńczych. Castro wzywał do globalnej rewolucji i finansował lewicowych bojowników. Poparł projekt andyjski Che Guevary, nieudany plan budowy ruchów partyzanckich w górach Boliwii, Peru i Argentyny i pozwalał na trenowanie grup rewolucyjnych z całego świata na terenie Kuby. Był to m.in. Wietkong i Czarna Pantera. Uznał, że zachodnia Afryka dojrzała do przeprowadzenia rewolucji. W trakcie wojny marokańsko-algierskiej wysłał żołnierzy i medyków na pomoc socjalistycznemu rządowi Algierii. Z Kubańczykami współpracę nawiązali też przedstawiciele ruchu niepodległościowego Mozambiku, w zamian za co uzyskali oni wsparcie ze strony Castro. W 1966 roku zorganizował w Hawanie konferencję trójkontynentalną Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Działania te pozwoliły zostać Castro znaczącym graczem światowej sceny politycznej. No właśnie, polityka zagraniczna. W grudniu 1964 roku Che Guevara udał się do Nowego Jorku jako szef kubańskiej delegacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas przemowy skrytykował ONZ za niezdolność do konfrontacji z brutalną polityką. Guevara następnie potępił Stany Zjednoczone za politykę prowadzoną wobec czarnoskórej ludności. Oburzony zakończył przemowę nawiązując do cierpienia Indian, określając ich jako rodzinę 200 milionów braci, którzy cierpią te same nieszczęścia. W Algierze dnia 24 lutego 1965 roku na Seminarium Gospodarczym Solidarności Afroazjatyckiej Guevara wygłosił ostatnie przemówienie na arenie międzynarodowej. Mówił o moralnym obowiązku krajów socjalistycznych, oskarżając je o milczący współudział z krajami zachodnimi w eksploatacji państw trzeciego świata. Ostro skrytykował również politykę Związku Radzieckiego. Zdecydowanie poparł Wietnam Północny w wojnie wietnamskiej. Reforma finansowa. Guevara objął stanowisko ministra finansów, a także prezesa Banku Centralnego. W celu wyeliminowania nierówności społecznej nowe kierownictwo Guevary przystąpiło do szybkiej transformacji politycznej i ekonomicznej. Znacjonalizowano fabryki, banki, przedsiębiorstwa. Rozpoczęto program budowy tanich mieszkań, powszechnego zatrudnienia dla wszystkich Kubańczyków i rozbudowano opiekę zdrowotną. W obliczu utraty komercyjnych połączeń z państwami zachodnimi Guevara próbował zastąpić je bliższymi stosunkami handlowymi z państwami Bliskiego Wschodu, odwiedzając szereg państw komunistycznych i podpisując umowy handlowe. W dniu 17 grudnia 1960 roku podpisał kluczową umowę w Berlinie Wschodnim. Porozumienia pomagały gospodarce Kuby do pewnego stopnia, ale również skutkowały większym uzależnieniem gospodarki wyspy od Związku Radzieckiego i krajów socjalistycznych. I póki Związek Radziecki i te kraje socjalistyczne istniały, na Kubie żyło się dobrze. Później, jak to wszystko upadło, Kuba została z niczym. Reforma wojska. W dniu 17 kwietnia 1961 roku 1400 kubańskich opozycjonistów wyszkolonych przez CIA do inwazji na Kubę zaatakowało wyspę. Wydarzenie to nazwane zostało inwazją w Zatoce Świń. Guevara nie odgrywał kluczowej roli w obronie wyspy. Mimo to historycy są zgodni co do tego, że jego działalność wpłynęła pozytywnie na rozwój militarny wyspy. Tadeusz Witold Schulz stwierdził, że Che przygotował do wojny 200 tysięcy kubańskich kobiet i mężczyzn. Po wszystkim Che Guevara powiedział: dzięki za Zatokę Świń. Przed inwazją rewolucja była chwiejna. Teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. Reforma rolna. Jako minister Che Guevara przeprowadził reformę gruntów rolnych. Reforma weszła w życie 17 maja 1959 roku. Ograniczała ona wielkość wszystkich gospodarstw do 1000 akrów. Wszelkie posiadane ziemie powyżej tego limitu były wywłaszczane przez rząd albo rozdawane chłopom małorolnym. Część ziemi trafiła do komun prowadzonych przez samorządy. Prawo zakładało również, że plantacje cukrowe, na których opierała się gospodarka Kuby, nie mogą być własnością obcokrajowców. Reforma sądownictwa. Pierwszy poważny kryzys polityczny po rewolucji nasilił się wobec sporu o karanie urzędników Batisty, poprzedniego dyktatora, którzy dopuścili się represji wobec cywili. Podczas rewolucji wprowadzono prawo karne powszechnie znane jako Ley de la Sierra. Ustawa ta zezwalała na karę śmierci za najcięższe zbrodnie popełnione przez reżim Batisty i przez rewolucjonistów. W roku 1959 rząd rewolucyjny rozszerzył zastosowanie ustawy na teren całej republiki. Ustawa miała dotyczyć zbrodniarzy wojennych. Według kubańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości to drugie rozszerzenie zostało poparte przez większość ludności. Aby wdrożyć część tego planu, Castro mianował Che przewodniczącym więzienia w La Cabana na okres 5 miesięcy. Do więzienia trafiali dezerterzy, zdrajcy, informatorzy reżimu i zbrodniarze wojenni. W niektórych przypadkach kara wydana przez sąd była karą śmierci poprzez rozstrzelanie. Raul Gomez Treto, starszy radca prawny kubańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, twierdził, że kara śmierci jest uzasadniona w celu zapobiegania linczów. Historycy potwierdzają, że w styczniu 1959 roku kubańska opinia publiczna była w nastroju linczu, przez co zwolennicy poprzedniej dyktatury po prostu zostaliby zabici przez lud. Są badania, które wskazują na to, że 93% społeczeństwa akceptowało wyroki Trybunału Che Guevary. Choć istnieją różne rachunki, szacuje się, że kilkaset osób w tym czasie zostało straconych w całym kraju. Liczba wyroków wydanych przez Trybunał w La Cabana sięgała od 55 do 105. Wiadomo jednak również, że wielu więźniów zostało zwolnionych z więzienia. Ostateczny wyrok zazwyczaj wydawał Che Guevara.